Pani prezes, 1 grudnia, czyli termin wejścia obowiązkowych e-zwolnień, zbliża się wielkimi krokami. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zmienił zdania, jeśli chodzi o obligatoryjność. A czy Państwo zmienili zdanie? Coś się zmieniło? Nie, jeżeli chodzi o e-zwolnienia, na dzień dzisiejszy nic nie uległo zmianie. To nie ZUS, a ministerstwo jest odpowiedzialne za termin wprowadzenia i oczekujemy, że ta zmiana do 1 grudnia nastąpi. Stanowisko nasze nie uległo zmianie. Uważamy nadal, że e-zwolnienia jak najbardziej, ale tylko i wyłącznie fakultatywnie, czyli dla podmiotów, które są przygotowane, które mają możliwości i oczywiście po sfinansowaniu tej pracy. Jesteśmy po rozmowach zarówno z Centralą Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i informacjami do ministerstwa, zarówno pani minister Rafalskiej, jak i pana ministra z Ministerstwa Zdrowia, gdzie proponujemy właśnie tego typu rozwiązanie, żeby placówki, które dadzą radę, będą miały możliwości, żeby otrzymywały gratyfikację za tą pracę, za to, żeby dostosować systemy informatyczne, zabezpieczyć je, osobę, która będzie to wykonywała. Natomiast mamy ciągle na uwadze, że nie wszyscy będą na dzień 1 grudnia gotowi. Dlatego musi pozostać to fakultatywnie i uważamy, że poprzez stworzenie możliwości, czyli tego dodatkowego finansowania, a jednocześnie rozwoju systemów informatycznych, bo chodzi i o światłowody, to wszystko jest w toku, więc z czasem myślę, że grupa osób, która będzie papierowo wystawiała zwolnienie, będzie sukcesywnie maleć. Natomiast nie na zasadzie straszenia, gróźb, które niestety ciągle są ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Myślę, że ZUS przede wszystkim powinien się nastawić na to, w jaki sposób spokojnie to wdrażać, a nie straszyć, nie deprecjonować, bo nie tędy droga. A jeśli nic się nie zmieni, co nam grozi od 1 grudnia? No, jeżeli się nic nie zmieni, nie będzie informacji we wrześniu, to pragnę podkreślić, my żeśmy to już ministrowi przekazywali, jak również prezesowi NFZ-u, mamy zawarte umowy do końca września. W chwili obecnej negocjujemy te sprawy przedłużenia tych umów i faktycznym problemem dla rządzących będzie to, że przedłużymy umowy tylko 2 miesiące, do końca listopada. Uważamy bezwzględnie, że musi być pozostawiona fakultatywność. Czy to dotyczy e-zwolnienia, czy lada moment e-dokumentacji, e-recepty. Trzeba patrzeć na możliwości, na to, jak to wprowadzić, jednocześnie finansując te nowe zadania.